Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego, raport 43. Uczciwie powiem wam szczerze, ten film nagrywam już dzisiaj po raz drugi, ponieważ w pierwszej wersji rozjechał się dźwięk, nie wiem dlaczego, ale dosyć płaczu, lecimy, nie zatrzymujemy się, bo nie ma po co. Przede wszystkim, moi drodzy, wielkie, wielkie dzięki za waszą aktywność, za wasz udział w ostatnich dwóch live'ach, czyli piątkowym i sobotnim, za ciepłe przyjęcie gościa, prezesa Fundacji Kisiela Roberta Tamioły. Myślę, że przybliżył wam, o co chodzi. Moi drodzy, podczas live'ów widzieliście mnie w białej wersji koszulek Wołyń, pamiętamy? W tej chwili jest wersja czarna. Gorąco polecam, naprawdę 100% bawełny, 100% polskości, 100% antybanderyzmu. I dla widzów, którzy użyją tego kodu, który widzicie w tej chwili tutaj w rogu ekranu, Walker10, 10% zniżki na zakup w sklepie. Sklep będzie podlinkowany pod materiałem. Moi drodzy, dosyć ględzenia z mojej strony. Przechodzimy do materiału. Szanowni moi drodzy, pierwszym materiałem, który chciałbym przedstawić, który chciałbym skomentować, jest to materiał z Polskiej Agencji Prasowej. ONZ chce przerwy w walkach w Strefie Gazy, by zaszczepić dzieci. Ja tylko przeczytam tutaj wstęp, natomiast resztę artykułu wam podlinkuję, żebyście mogli sobie wyciągnąć swoje wnioski. Ale ja jeszcze to skomentuję po swojemu. Dwie duże agencje ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia WHO i UNICEF, zażądały w piątek 7-dniowych humanitarnych przerw w walkach w Strefie Gazy, aby zaszczepić w najbliższych tygodniach ponad 640 tysięcy dzieci poniżej 10 roku życia na polio. Czy aby na pewno na polio? Bo wiecie co, ja mam takie dziwne przeświadczenie, że ta depopulacja Palestyńczyków nie idzie zgodnie z planem Izraela i mają na to inny plan. A jak chcą tego zrobić? No to ja wam coś pokażę, moi drodzy. Mam tutaj też materiał, który zostanie podlinkowany. Tak, w tej chwili na waszych ekranach. Jest to z portalu gemini.pl. Lek na receptę. Vaxzevira AstraZeneca, szczepionka przeciw COVID-19, CHAD0X1S, rekombinowana. Oczywiście tu wszystkie detale będziecie mogli sobie przeczytać. I jest jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę. Skład. Substancje pomocnicze. Szczepionka zawiera organizmy modyfikowane genetycznie GMO. Ale nie to jest jeszcze najważniejsze. Moi drodzy, przeciwwskazania to jest jedno, ale działanie niepożądane, skutki uboczne. No powiem szczerze, tego jest tyle, żeby omówić, odcinka by brakło i za dwa live'y na pewno też. Ja to wam po prostu podlinkuję. Jest tyle tych reakcji ubocznych i zagrożeń, że nie wiem, co jest lepsze. COVID czy ta szczepionka? Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym mówicie. Tak, używam w tej chwili tej nomenklatury. No cóż, zobaczymy, czy materiał się ukaże, czy się nie ukaże. Dajcie, jeszcze raz powtarzam, znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo ja mam takie przemyślenie, że po prostu chcą farmakologicznie zdepopulować Palestynę. Moi drodzy, szanowni, było o tym polio, była AstraZeneca, a ja chciałem tu wam jeszcze coś powiedzieć. Otóż temat ospy małpiej nabiera tempa na naszych oczach. Turcja pilnie założyła maski i rękawiczki załogom samolotów lecących ze Stambułu do Afryki. Bangladesz rozpoczął sprawdzanie temperatury po przybyciu na lotnisko w Dace. Podejrzane osoby zostaną wysłane do szpitali w celu wyjaśnienia. I teraz słuchajcie, w Wielkiej Brytanii, w UK, gdzie nie odnotowano ani jednego przypadku ospy małpiej, inny profesor w telewizji już mówi, że na pewno są osoby chore, ale na razie nie są one znane. W Paryżu krążyły pogłoski o szalejącej epidemii i rychłej kwarantannie. W Grecji rozpoczęły się już szczepienia przeciwko ospie małpiej. Jednocześnie amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC nie zmieniły swoich zaleceń dotyczących ospy małpiej i mówią: zaszczep się, jeśli jesteś gejem, osobą biseksualną, transpłciową lub niebinarną i przebiłeś infekcję lub spodziewasz się infekcji. Dlaczego tu jest takie ciśnienie na gejów i tak dalej? Już tłumaczę.
Otóż według raportu sytuacyjnego WHO z 12 sierpnia 2024 w punkcie pierwszym na całym świecie odnotowano 934 nowe przypadki ospy małpiej łącznie w 26 krajach, w tym 4 zgony. Ponad połowa, 51,9% to osoby dotknięte chorobą i były nosicielami wirusa HIV i cierpiały na AIDS. 95,6% przypadków było przenoszonych drogą płciową, w tym niektórych przypadkach podczas seksu ze zwierzętami. Chociaż nie podano tutaj żadnych ilości. Rzekoma epidemia ospy małpiej w 2022 roku dotknęła przede wszystkim homoseksualistów. W punkcie drugim WHO nie chce wydawać się w dalsze szczegóły na temat praktyk seksualnych osób dotkniętych chorobą, które stanowią główną cechę wspólną obu przypadków, aby zapewnić, i teraz słuchajcie, bo to jest tos, komunikację wolną od nienawiści i piętna i wspólne zaangażowanie. No po prostu nie wierzę. Ponadprzeciętne ryzyko dla zdrowia stanowią osoby, które bardzo często zmieniają partnerów seksualnych, a także lubią stosować nietypowe praktyki. I tutaj chciałem wam tu podać artykuł, to jest Impfkritik Deutsche. Oczywiście każdy sobie może tutaj kliknąć, przetłumaczyć, ciach, dziękuję i już mamy wszystko jak na widelcu. Także zapraszam do przeczytania artykułu, moi drodzy, jest sztos. W każdym razie... To, co mówiłem wcześniej, na wszelkie różne sposoby próbują nas zatrzymać w domach, usiedlić, żeby nami manipulować. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo nie ma na to naszej zgody. Moi drodzy, rozmawiamy o wojnie, no to trzeba wspomnieć tu, wiadomo, o krainie wideł i siekier. Ale to jest spojrzenie z Niemiec, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemcy wstrzymują dodatkowe fundusze wojskowe dla Ukrainy. Koalicja rządząca w Niemczech podjęła decyzję o zamrożeniu dodatkowych płatności na rzecz Kijowa w ramach działań oszczędnościowych. Berlin nie planuje w najbliższej przyszłości dodatkowego wsparcia finansowego dla Ukrainy. Inicjatywa ta wyszła od ministra finansów. Choć projekt budżetu może ulec zmianie, nowe wnioski niemieckiego Ministerstwa Obrony nie będą zatwierdzane na polecenie kanclerza Olafa Scholza. W piśmie z 5 sierpnia Christian Lindner zwrócił się do ministra obrony Borisa Pistoriusa o odcięcie finansowania Ukrainy i zapewnienia przestrzegania wydatków budżetowych. Uzgodniono jednak wcześniej, płatności nadal będą przekazywane do Kijowa. W 2024 roku Berlin zamierza przeznaczyć na wsparcie Ukrainy 8 miliardów euro, a w 2025 roku około 4 miliardów euro. Cytuję, budżet został już opracowany i nowe wnioski niemieckiego Ministerstwa Obrony nie będą już realizowane na wniosek kanclerza Olafa Scholza. Tak podaje Frankfurter Allgemeine Zeitung. No moi drodzy, wcale się nie dziwię. Wszyscy już mają dosyć tej awantury na Ukrainie. Tym bardziej, że nikt nie rozmawia o pokoju. Wszyscy cały czas pompują tą narrację prowojenną. A ukraińscy politycy robią co? No to ja wam pokażę. Na waszych ekranach Dmytro Kuleba z rodziną. Ale po co ja wam to... Okazuje, że Dmytro Kuleba z rodziną, minister spraw zagranicznych. Otóż, moi drodzy, dzieci dyplomatów ukraińskich będą studiować za granicą na koszt ukraińskich podatników. Wierchowna Rada Ukrainy podjęła uchwałę właśnie w sprawie rekompensaty budżetowej na te cele. Moi drodzy, nie miejcie złudzeń. Jeżeli na koszt ukraińskich podatników, to te pieniądze będą ciągnięte z Polski, będą ciągnięte ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Oni się będą cieszyć, będą się rozbijać Bentleyami czy innymi tam, powiedzmy, Rolls-Royce'ami Elektra, a wy będziecie na to po prostu pracować. No niestety nieudolne rządy, które mamy w naszym kraju, jak i PiSu, tak i obecnej uśmiechniętej fajno-polackiej koalicji, robią wszystko, żebyśmy my cierpieli, żebyśmy my sponsorowali banderowską Ukrainę. Moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, nikt nie rozmawia o pokoju, nikt nie rozmawia o dobrobycie dla zwykłych ludzi. Wszyscy tylko podsycają tą
awanturę. Ja wam chciałem coś tutaj pokazać. W tej chwili na waszych ekranach są to materiały radioaktywne. Ale o co chodzi? Siły zbrojne Ukrainy planują użycie ładunków z głowicami zawierającymi substancje radioaktywne do ataku na elektrownie jądrowe w Kursku i Zaporożu. Tak podają RIA Nowosti, powołując się na rosyjskie służby wywiadowcze. Planowany atak sił zbrojnych Ukrainy na elektrownie atomowe Kursk i Zaporoże jest nadzorowany przez zachodnie służby wywiadowcze, głównie brytyjskiej. Tak powiedział Lebediew. Dla tych, co nie widzą, Lebediew jest to Ukrainiec, który jest w opozycji do dyktatury Wołodymyra Zelboby Mefedrona Zełenskiego. I oświadczył on również, że w elektrowni w Sumach i Zaporożu zgromadziła się duża liczba zachodnich dziennikarzy na tle przygotowań Kijowa do ataku na elektrownie jądrowe Kursk i Zaporoże. W moim odczuciu może to wyglądać w ten sposób, że tak samo jak i z Buczą, tak samo jak i z Przewodowem, Ukraińcy zrobią prowokację, a oczywiście zachodni mainstream ogłosi, że to Rosja zaatakowała, żeby dać następny mandat legitymizacji do takich działań na terytorium Rosji. No cóż, Wielka Brytania już głośno krzyczy, że należy zezwolić, żeby Storm Shadow atakowały terytorium rosyjskie. Moi drodzy, tu nie chodzi o pokój, tu nie chodzi o to, żeby ludziom żyło się dobrze. Tu chodzi o to, żeby z Ukrainy i z Polski stworzyć pas spalonej ziemi, żeby odciąć Rosję od Europy tak naprawdę, a wtedy wpływy amerykańskie znacząco wzrosną. Bo w tej chwili, mówiąc krótko, Stany Zjednoczone padły na mordę. Tak to ujmę. Moi drodzy, ja tu oczywiście przed sekundą wspominałem na temat tych ukraińskich ataków z głowicami radioaktywnymi. W tej chwili na waszych ekranach jest artykuł z Washington Post. Washington Post powiedział, cytuję, urzędnicy twierdzą, że ofensywa Ukrainy udaremnia tajne wysiłki na rzecz częściowego zawieszenia broni z Rosją. Urzędnicy podali, że walczące kraje zamierzają przeprowadzić w Katarze bezpośrednie rozmowy w sprawie porozumienia o zaprzestaniu ataków na obiekty energetyczne i infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie Ukraina i Rosja planowały w tym miesiącu wysłać delegację do Doha, aby wynegocjować przełomowe porozumienia mające zaprzestać ataków na energię i infrastrukturę energetyczną po obu stronach. Dyplomaci i urzędnicy zaznajomieni z omawianymi dyskusjami, co oznaczałoby częściowe zawieszenie broni i proponowane opóźnienie dla obu krajów. Osobiście uważam, że jest to mydlenie oczu. Chodzi o to, żeby przygotować znowu Ukrainę do jakiegoś terrorystycznego w tej sytuacji zadania. I nie tyle chodzi mi tu o samą Ukrainę, co najemników, którzy tam są. Niestety nie mogę wam pokazać tego materiału, zniknął on z sieci. No, skoro był nieprawdziwy, tak jak podają niektóre te agencje, to dlaczego zniknął z sieci? Mógł być tylko otagowany, że jest nieprawdziwy, prawda? Ale o co chodzi? Był filmik około 30-sekundowy z kamery nasobnej jednego z tak zwanych bojowników ukraińskich, co oczywiście jest nieprawdą, ponieważ byli oni ubrani tylko w mundury ukraińskie, ale mówili po amerykańsku. Nie po angielsku, tylko po amerykańsku. Tak, można rozróżnić te akcenty. No byli to Amerykanie. I na dowód tego można w moim poprzednim materiale znaleźć te zdjęcia, gdzie pokazywałem wojskowe racje amerykańskie, w które Ukraińcy nie są wyposażani. Czyli tutaj Washington Post mówi o niby rozmowach pokojowych, a jednocześnie Ukraina przygotowuje się do prowokacji na terenie Rosji. Moi drodzy, następna informacja związana również z Ukrainą. O co chodzi? Na waszych ekranach w tej chwili 37 tysięcy dolarów. Jest to jednorazowa łapówka za zaświadczenie o niezdolności do działań na froncie ukraińskim. W tej chwili również na waszych ekranach tutaj pojawi się jeden z dżentelmenów tak zwanych. To jest ten, który rekrutował ludzi na front.
został zatrzymany pod wpływem prowokacji. Jest to materiał, tak jak tutaj widzicie, ze Służby Bezpieki Ukrainy. Tutaj widzicie ten symbol ich. Okazuje się, że pan ten przytulił 1 200 000 dolarów łapówek. Szanowni Państwo, to znaczy, że ta Ukraina chyba nie jest taka biedna, skoro ludzie taką kasiurą obracają, prawda? No nie jest biedna jak się z całej Europy i nie tylko. Takie jest moje zdanie. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Moi drodzy, i przechodzimy do Polski i chciałem tutaj jedną rzecz odpowiednio wyjaśnić i skomentować. W tej chwili na waszych ekranach pokażę materiał z konta Uczciwa Polska 1 z TikToka. Pan tutaj napisał, dlaczego jest na nich flaga ukraińska i zwróćcie uwagę na komentarze. To proporczyk 20 Brygady Bartoszyce. Ty flaga jesteś, dokształć się, dopiero wstawiaj filmy chłopie. Mistrzu proporczyki, nie flagi. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ludzie tutaj wykazali się wielką ignorancją. Ja chciałem wam pokazać, dlaczego. Najpierw przekażę wam ten materiał. Tutaj widzicie niebiesko-żółte takie proporczyki na tych wozach bojowych są umieszczone. Pan tutaj w tle zadaje pytanie, dlaczego jest tak, jak jest. I ja chciałem coś tutaj wyjaśnić. W tej chwili znajdujemy się na Wikipedii. Proporczyki jednostek broni pancernej Polskich Sił Zbrojnych. I wiecie co? No cholera, nie ma tu takiego proporczyka. Nie ma. Nie ma. Ja powiem to tak. Nawet gdyby był, to niestosowne by było ubierać takiego proporczyka do defilady Wojska Polskiego. Równie dobrze można by było, w moim odczuciu, na przykład zastosować, powiedzmy, żeby to ładnie wybrzmiało, moi drodzy, tu jest taki jeden ciekawy, 10. Pułk Huzarów Wołyńskich. Taki proporczyk byłby jak najbardziej a propos w tej sytuacji. A tutaj niebiesko-żółty, który po prostu tutaj nie występuje. Ja osobiście uważam, że jest to manipulacja ze strony tych, którzy tą całą imprezę przygotowywali. Dlaczego? Szanowni Państwo, przecież taka impreza jest również w spotach, również w dżinglach, w innych stacjach telewizyjnych, w CNN-ie, w Sky News, w BBC i tak dalej, i tak dalej. Taki Brytyjczyk, czy Rosjanin, który ogląda na przykład RIA Nowości, czy Russia Today i inne takie rzeczy, on się nie zastanawia, czy to jest brygada z Żurawicy, czy z Bartoszyc, czy z Braniewa, czy z innych Katowic lub Krakowa. Dla niego jest jasny przekaz. Ukraińska armia i polska armia to jedno. Myślę, że taki był zamiar, żeby poszło w mediach, że Polska i Ukraina jest jednością. Nie ma naszej na to zgody. Ja będę wszelkiego rodzaju tego typu przejawy piętnował, pokazywał, wyjaśniał, żeby do wszystkich to dotarło. Po pierwsze, to nie jest nasza wojna, a po drugie, niebiesko-żółte to nie są barwy prawdziwych Polaków. Biało-czerwone, o tak jak tutaj właśnie, to są barwy prawdziwych Polaków. Na waszych ekranach w tej chwili zdjęcie z komunikacji miejskiej z Wrocławia. Tak, moi drodzy, powstała taka słuszna inicjatywa. Wołyń 43, pamiętamy. Czerwona Kalina, hymn ukraińskich morderców Polaków. Brawo, wrocławianie, oczywiście polscy wrocławianie. Popieramy inicjatywę, trzeba przypominać na każdym kroku, bo drenują nas pieniędzy, przerzucają nam swoją pseudokulturę, a efekt jest taki, jaki jest, że to tak naprawdę my cierpimy i nasz kraj jest drenowany przez ich głupotę. Słuchajcie, i tutaj chciałem jedną rzecz powiedzieć. Zaczynają się tematy cenzurowania treści w Wielkiej Brytanii, na przykład za pewne stwierdzenia można iść do pudła. Ja już to też wspominałem niejednokrotnie. I wyszła ostatnio sytuacja, że Elon Musk był nakłaniany przez Unię Europejską do wprowadzenia cenzury.
Oczywiście on to wyśmiał, ale chciałem wam pokazać tak naprawdę, dlaczego Elon Musk jest nielubiany tutaj, szczególnie w Europie. No i oczywiście w Stanach Zjednoczonych też. Tak, moi drodzy, w tej chwili na waszych ekranach jest materiał z kanału Kadyrow 95. Jest to kanał Ramzana Kadyrowa, prezydenta Czeczenii. O co chodzi? Elon Musk podarował Tesle Cybertruck dla Ramzana Kadyrowa jako prezent. Został ten samochód wyposażony w karabin maszynowy 12,7 mm. Zostanie on przesłany dla Abtina Awudinowa, to jest dowódca tego batalionu specjalnego Ahmad. No, wiadomo, szef musi jeździć odpowiednim sprzętem, ale zobaczcie, Ramzan Kadyrow nie wziął go dla siebie, no bo po co mu taki samochód? Przekazał go na front, ale tu nie chodzi o ten samochód, tu chodzi o wydźwięk. Jasno Elon Musk daje wszystkim do zrozumienia, że nie popiera Wall Street, że nie popiera polityki Pentagonu i Białego Domu, jednakże wspiera siły przeciwne. Jest wydźwięk? Oczywiście, że jest. Moi drodzy, i tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście materiał krótki, bo będą w tym tygodniu się ukazywać normalne raporty. Komu się podobało, poproszę o kciuka. Pamiętajcie o tych subach, bo 23 osoby zostały do 5000, tak jak powiedziałem, mnie to naprawdę pomaga, bo jeżeli będzie powyżej 5000, inaczej już materiały będą się wyświetlać. I przypominam o dzwoneczku. Tak, tak, pamiętam, nie może zabraknąć suchara. Jedna dziewczyna była pod wrażeniem filmu Cztery pancerni i pies. Napisała takie ogłoszenie. Szukam mężczyzny, który byłby tak przystojny jak Grigori, tak miły jak Janek, tak odważny jak Tomasz, tak silny jak Gustlik i tak wierny jak Szarik. Po kilku dniach otrzymała odpowiedź. Droga koleżanko, nie jestem tak przystojny jak Grigori, ani nie jestem tak miły jak Janek, na pewno nie jestem odważny jak Tomasz i nie mam takiej siły jak Gustlik. I pewnie też nie jestem wierny jak Szarik. Natomiast lufę mam jak Rudy. Tak, moi drodzy, i tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz wam dziękuję, życzę miłej niedzieli, dobrego rozwoju i schabowego. Trzymajcie się, hej!